Cześć, witam wszystkich serdecznie. Łowisz, łapiesz. Dzisiaj nowe wyzwanie. Wędka muchowa. Będziemy poszukiwali klenia, jazia. No ogólnie jakiegoś białego rybu. Może na suchą, może na nimfę. W zasadzie to nie znam się na tym. Powiedz trzeci, czwarty raz może na muchę. Cały czas się uczę, więc nie bierzcie tego za przykład. Co zobaczycie, na pewno wiele jeszcze muszę przepracować z tą wędką i z tą metodą. Zapraszam do oglądania. Taka malutka nimfka, już troszkę zniszczona, bo kilka rybek udało mi się wyciągnąć, ale jeszcze daje radę. Miejsce nie jest zbyt piękne, ale zawsze. Patrzę oczywiście na sznur. Już było chyba branie. Ale w razie czego jeszcze chwilkę poczekam. Nie. Falstart. Plusem łowienia na muszkę jest to, że sznur się nie plącze tak poważnie. Dobra, patrzmy na końcówkę sznura. Dwa szarpnięcia. I jest ryba. Pięknie chodzi wędka. Muszę jeszcze się troszkę nauczyć. O! Czyżby kleń? Tak, chyba mam pierwszego klenia dzisiaj. Niestety, wybaczcie, ale nie spodziewałem się, że będą ryby, więc nie zabrałem podbieraka. Piękny klenik na malutką nimfę. Zobaczcie. Dobra, wypuścimy biedaka do wody. Niestety, tylko w taki sposób mogę to dzisiaj zrobić. Jak widzieliście, nawet nowicjuszowi udaje się złapać czasem rybkę. Zacinam z sznura i później pomagam sobie trochę wędką.
Dobra, rozplątałem zestaw. Przygotować na branie. Tym razem jaś, będzie z ręka. Zaraz zobaczymy. O, ale jazik piękny. Dobry. Co to? A, jaś, płotka, zdręga, czasem kleń. Tak, tak, na muszkę się bawię. Ćwiczę. Świetna zabawa. Trochę połapałem. Chyba przejdę w inne miejsce jeszcze zobaczyć. Ale kilka ryb większych zerwałem. Troszkę splątu, trochę praktyki, trochę wprawy. Zawsze jakieś doświadczenie.